Witajcie w najnowszym odcinku Video News na portalu videotesty.pl. Będzie dzisiaj bardzo dużo o grach, tak więc fani elektronicznej rozrywki, rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie, co dzisiaj przygotowałem specjalnie dla Was. Ale na początek troszeczkę o technologii i sporcie. Jeśli nie znajdziecie czasu na oglądanie zimowych igrzysk olimpijskich w telewizji, czy też w Rosji bezpośrednio na żywo, a chcecie śledzić wyniki ulubionych sportowców i posiadacie smartfona z systemem Android, iOS, Windows Phone lub BlackBerry, to na pewno przyda Wam się aplikacja Sochi 2014 Guide. Program pozwoli na zapoznanie się z dokładnym harmonogramem każdej z dyscyplin. Dodatkowo, jeśli ktoś zdecyduje się jednak wybrać do Rosji, to aplikacja posłuży jako GPS i wskaże dokładne miejsce rozgrywania konkretnych zawodów, a także umożliwi zakup biletów. Dla fanów offline przygotowano również newsy, galerię zdjęć. Nie zabraknie również możliwości komentowania dokonań ulubionych sportowców. No i przechodzimy do gier. Na polskie półki sklepowe trafia konsola do gier Mad Catz Mojo. Jest to kolejna mikrokonsola z systemem Google Android na pokładzie, więc nie można rozpatrywać jej jako konkurencji dla wiodących platform. Tak naprawdę jest to urządzenie, które ma przenieść rozrywkę znaną ze smartfonów czy tabletów na duży ekran telewizora. Konsola Mojo została wyposażona w czterorodzeniowy procesor Nvidia Tegra 4, taktowany zegarem 1,8 GHz, 2 GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci wewnętrznej. Jakość obrazu zapewnić ma rozdzielczość Full HD, a wrażenia dźwiękowe zagwarantuje system 5.1. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy port Ethernet, Wi-Fi i Bluetooth 4.0 oraz złącza USB 2.0, 3.0 i HDMI. W zestawie z konsolą znajdziemy także bezprzewodowego gamepada. Zestaw wyceniony został na 999 zł. Czekacie na grę Hearthstone Heroes of Warcraft? Do premiery zostało jeszcze trochę czasu, ale mamy dla Was dobrą informację, ponieważ już teraz możecie ją przetestować. Wystartowały bowiem otwarte beta testy gry. Wreszcie, bo miało mieć to miejsce już w zeszłym roku. Od czasu zamkniętej bety pojawiło się kilka nowości. Najważniejsze z nich to nowy system gry rankingowej. Gracze mogą teraz rywalizować w trwających miesiąc sezonach rankingowych, a także funkcja ostatnia gra. Na liście znajomych wyświetla się teraz nazwa ostatniego przeciwnika. W trakcie otwartych testów beta twórcy zachęcają graczy do wystawiania opinii i wysyłania sugestii, bowiem to już ostatnia prosta przed premierą tej produkcji. Zostajemy w temacie elektronicznej rozrywki, a porozmawiamy teraz o najbardziej oczekiwanej grze MMO. Chodzi oczywiście o The Elder Scrolls Online. Z okazji zbliżającej się premiery, Bethesda postanowiła udostępnić kolejny materiał wideo zdradzający nowe informacje dotyczące tej produkcji. Trudno powiedzieć, czy ta kultowa seria RPG w wersji multiplayer będzie sukcesem, ale graczy chętnych do przetestowania tytułu na pewno nie zabraknie. Gra docelowo ma trafić na komputery PC oraz PlayStation 4 i Xbox One. Pierwsza zadebiutować ma wersja na PC, która na półkach sklepowych powinna zagościć już 4 kwietnia. Deweloperski materiał wideo trwa 8 minut, podczas których twórcy komentują najciekawsze elementy grupowej rozgrywki. StarCraft 2, produkcja, której cena w momencie premiery oburzyła wielu polskich graczy, teraz może stać się zupełnie darmowa. Już jakiś czas temu Blizzard udostępnił grę StarCraft 2 w wersji Starter Edition. W tej okrojonej wersji mogliśmy zagrać w kampanię, przejmując kontrolę nad rasą Terranów. Początkowo na graczy nakładany był limit czasowy, ale z kolejnymi aktualizacjami został on zniesiony. W ubiegłym tygodniu Blizzard wypuścił kolejną aktualizację edycji Starter, która wnosi sporo nowości i pozwala na coraz więcej. Teraz nie płacąc ani złotówki, możemy brać udział w rozgrywkach online typu Arcade i Custom. Co więcej, można sterować także każdą z trzech dostępnych w grze raz. Gracze darmowi nie mają natomiast dostępu do pełnej kampanii dla jednego gracza, drabinki turniejowej i gier rankingowych. Jeśli więc nie graliście jeszcze w StarCrafta, to najlepszy moment, aby zacząć. Dzisiejszy odcinek Video News jest wyjątkowo growy. Tym razem parę słów na temat Middle Earth Shadow of Mordor. To trzecia osobowa gra akcji stworzona przez studio Monolith Productions, które na koncie ma takie hity jak Fear. Tytuł ten ma charakteryzować się niesamowitym, mrocznym klimatem znanym z książek Tolkiena, dużym, otwartym światem oraz wyjątkowo sprytnymi przeciwnikami. W ubiegłym tygodniu opublikowano wideo, które prezentuje rozgrywkę i mechanizmy panujące w świecie Middle-Earth. Nie da się ukryć, że całość przypomina nieco serię Assassin's Creed. W Middle-Earth Shadow of Mordor dzielimy się w zwiadowce żądnego zemsty za zamordowaną rodzinę.
Nasz bohater udaje się więc do Mordoru, aby pomścić swoich bliskich. Choć jest to gra akcji, to twórcy twierdzą, iż ważną rolę będą tutaj odgrywać elementy RPG oraz fabuła. Nie obędzie się bez cech znanych z produkcji Ubisoftu: ciche zabójstwa, wspinaczki czy wysportowany bohater. Do tego dorzucić należy interfejs Nemesis, który znany z kolei jest z Dishonored. Daje on możliwość przejęcia kontroli nad umysłami wrogów i wykorzystywanie ich do własnych celów. Gra Middle Earth Shadow of Mordor ukaże się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 3 i 4, a także Xbox One i 360. Niestety nie znamy jeszcze daty premiery. Na koniec tradycyjnie ciekawostka, tym razem prosto z Polski. PKP rozwija się bardzo powoli, ale jednak rozwija się. I pomimo kilkuset minutowych opóźnień, bo sorry, ale mamy taki klimat, czy kupowania włoskich pendolino niezdolnych do poruszania się po naszych torach, spółki zarządzające taborami czasami wpadają na dobre pomysły. O co chodzi tym razem? O umowę technologiczną pomiędzy operatorem T-Mobile Polska a PKP Intercity. Jeszcze w tym roku pierwsi klienci będą mieli dostęp do sieci Wi-Fi oraz do innych usług, m.in. wideo na żądanie oraz gier. Usługa internetowa świadczona przez T-Mobile Polska będzie dostępna na popularnych trasach krajowych oraz międzynarodowych. Chodzi dokładnie o trasy łączące Trójmiasto, Warszawę, Kraków, Katowice, Szczecin, Poznań, Wrocław, Bielsko-Białą, Wiedeń, Pragę, Berlin, Kolonię czy Amsterdam. W pierwszych 30 wagonach dostęp do Wi-Fi zostanie zapewniony w ciągu 90 dni od rozpoczęcia instalacji, natomiast łączna ilość punktów dostępowych pokryje 300 wagonów. Zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Macie rację! Usługa będzie bezpłatna tylko w roku 2014, a w kolejnych latach zostaną ustalone odpowiednie opłaty związane z dostępem do internetu w pociągach. Czyli jednym słowem, jesteśmy dalej skazani na własny telefon i własną transmisję danych. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę w tym odcinku Video News na portalu videotesty.pl. Zapraszamy Was na naszą stronę główną, do innych recenzji, testów i poradników, także na nasze profile na portalach społecznościowych. Jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się gorąco, pozdrawiam, pa pa!